31 maja 2019 roku odbył się jubileusz 30-lecia Koła Hiszpańsko-Polskiego KUL. Koło Hiszpańsko-Polskie zostało założone przez studentów KUL w listopadzie 1989 roku. Początkowo zrzeszało ono głównie studentów historii KUL, z czasem do jego grona przyłączyli się również studenci innych kierunków. Koło od samego początku zajęło się tą promocją kultury hiszpańskojęzycznej, ale również przybliżaniem właśnie relacji polsko-hiszpańskich, polsko-latynoamerykańskich. Organizowaliśmy koncerty, wystawy, prelekcje, jakieś odczyty, spotkania, zapraszaliśmy ciekawe osoby, nawiązywaliśmy kontakty z ambasadami, z Instytutem Cervantesa, później również z innymi środowiskami w krajach języka hiszpańskiego. Jednym z takich pierwszych magnesów, które przyciągały ludzi do koła, była właśnie możliwość wyjechania do Hiszpanii. To był zresztą postulat osób, które w tej pierwszej fazie działalności koła się zapisywały. I udało nam się nawiązać kontakt z duszpasterstwem akademickim Santiago de Compostela. To jest rok 1991. I wtedy właśnie tam organizowano takie spotkania pod nazwą Encuentros de Universitarios Católicos Europeos, czyli spotkania katolickiej młodzieży uniwersyteckiej Europy. I my tam organizowaliśmy się w grupy takie kilkunastoosobowe, nawet kilkudziesięcioosobowe i wyjeżdżaliśmy tam jako przedstawiciele KUL-u. To są owoce pracy ludzi związanych z kołem hiszpańsko-polskim. A więc na przykład w formie takiej instytucjonalnej była i Fundacja Polsko-Iberyjska, Instytut Hiszpańsko-Polski, Gimnazjum i Liceum Śródziemnomorskie, a tutaj u nas na KUL-u Katedra Świata Hiszpańskiego i oczywiście powołane przed dwoma laty studia hispanistyczne licencjackie, które chcemy kontynuować, być może również w formie studiów drugiego stopnia.